dzisiejsze szkolenie zostało zorganizowane specjalnie dla Stowarzyszenia Aktywna Olza. Mamy za zadanie i bardzo chcemy przekazać podstawowe informacje, jeśli chodzi o pielęgnację i sposób postępowania z osobami starszymi, zasady usług opiekuńczych, to w jaki sposób postrzegać osoby starsze, niesamodzielne, niepełnosprawne. Jak postępować z poszczególnymi jednostkami chorobowymi najczęściej spotykanymi, poczynając od cukrzycy, przez choroby krążeniowe, przez demencję, otępienie, choroby Alzheimera, Parkinsona. Większość chorób, tych, które dotyczą wieku zaawansowanego, wieku starszych osób. Prowadzimy to na co dzień, ponieważ prowadzimy z jednej strony działalność opiekuńczą, komercyjną, z drugiej strony jako fundacja prowadzimy działalność edukacyjną, informacyjną, walczymy o standardy opiekuńcze i jednocześnie świadczymy opiekę osobom, których nie stać na usługi komercyjne, więc jesteśmy praktykami od kilku lat na rynku polskim i chętnie dzielimy się swoją wiedzą. Mam nadzieję, znaczy moim celem tak, jest to, żeby przede wszystkim dać im taką w pigułce wiedzę, jak zrozumieć osoby starsze i poradzić sobie z tymi problemami w warunkach domowych. Są to osoby, które świadczą usługi jako opiekunowie osób starszych i chorych i mam nadzieję, że uzyskają zdecydowanie więcej informacji, właśnie w szczególności odnośnie postępowania z osobami chorymi przy poszczególnych schorzeniach. Te osoby utwierdzić w ich postępowaniu, czyli pokazać im, gdzie mogą popełniać błędy, gdzie powinno się zapalić czerwone światło, a gdzie powinny działać intuicyjnie i robią to dobrze. Mam nadzieję, że to też podniesie ich jakby własną samoocenę i utwierdzi w tym, że robią dobrze. Poćwiczymy troszkę na łóżkach, na sprzęcie rehabilitacyjnym, pokażemy, jak wygląda pielęgnacja osoby chorej w łóżku, w jaki sposób powinno się ją przewijać, jakimi technikami się posłużyć, żeby chronić samego siebie i osobę przed urazami. Podkładamy kulawatkę, a tu łapiemy kulawę. To sobie już mówię, zawijamy tak i jedziemy. Jedno, to czy w tą stronę, czy w tą, nie ma znaczenia. Jedno, drugie. Zakładamy chociaż odrobinkę. Zakładamy sobie tak, nawet jeśli tak zostawimy. I ten rożek też. I ten rożek tu gdzieś wsuwamy. Bardzo dużo rzeczy się dowiedziałam. Uważam, że w każdej miejscowości powinno się zrobić takie kursy. Szczególnie powinny przyjść na te kursy osoby, które mają do czynienia z osobami starszymi i chorymi i które chcą pracować z osobami starszymi. Było super. Dziękuję. Jeżeli nie może usiąść, no to na bok, tak jak do pampersa i też to samo. Oczywiście mamy radce przeciwobjażdżkowe, dostępne dla pacjenta z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy radce gąbki, balkoniki, chodziki, drabinki przyłóżkowe. Wszyscy słuchacze mieli możliwość zapoznania się z przysługującymi prawami pacjenta. Uważam, że takie szkolenia powinny mieć miejsce, albowiem są niesamowitą wartością dodaną, gdyż spotykamy się z takimi sytuacjami nie tylko w życiu zawodowym, ale w życiu prywatnym. Mamy w domu starsze osoby, mamy w domu osoby niepełnosprawne i potrzeba tego typu szkoleń jest w mojej ocenie bardzo istotna i to, że Państwo realizujecie ten projekt, to duży szacunek z mojej strony.